W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. No halo, cześć. Dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności od takiej poziomie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Świeci się jak psu jajca, co nie? Swoją drogą, dlaczego mówi się jak psu jajca? Przecież jajca się psu nie świecą, one są włochate. Nie to, żebym sprawdzał, dotykał czy coś. Nie? Ale no to bez sensu chyba, chociaż z drugiej strony, jak teraz tak pomyślałem, ma to trochę. A nieważne, nie rozmawiajmy o psich jajach, porozmawiajmy o tym, że niektórzy z was wątpią w to, czy to była zwycięska wojna z Moskwą. Widziałem, że powątpiewaliście i na dodatek ktoś zauważył, że tutaj w Poznaniu zamiast wprowadzić edykt na development, to wprowadziłem przez przypadek edykt na większy manpower. No okej, zdarza się, jestem debilem, przyznaję. No nic, moja armia jest słaba. To trzeba też uczciwie przyznać. Składa się z 25 tysięcy żołnierzy, to jest nic, ale jeżeli chodzi o Danię i ewentualną wojnę z Danią, to mamy tutaj jedną przewagę. Jest to przewaga w postaci Czech. Otóż to pepiki chętnie by nam pomogły, gdyby tylko do wojny doszło, więc w sumie spoko. Mamy też problem z rewolucjonistami moskiewskimi, tutaj w nowo zdobytych terytoriach. Trochę liczę na to, że mimo wszystko uda nam się z pomocą armii litewskich pozbyć tych rewolucjonistów. Sorry, że miałem taką zwiechę, ale może by tak włączyć ten fort? O właśnie, ten jeden fort. Wszystkie inne mogą być włączone, ale ten jeden fort bym włączył. I sprawdziłbym, jak tam stoimy z tym naszym kolonializmem, bo też mi się wydaje, że kolonializm w moim kraju może być już niebawem możliwy do kupienia. No na razie nie. Ale jesteśmy bliżej niż dalej, bo w Warszawie się zespałnił, więc jest fajnie, jest miło. A jak tam też, by the way, nasze misje wyglądają tak, że na razie mamy tutaj Commonwealth. Żeby zrobić Commonwealth, no to będziemy musieli najpierw posiadać wszystkie prowincje litewskie, a żeby je posiadać, to tutaj powinna być taka decyzja, która w sumie wymaga tylko 10 technologii administracyjnej. No to na tym się właśnie skupmy teraz. Ja bym w tym momencie wszystkie środki przeznaczył właśnie na tutaj zbudowanie sobie technologii 10. To jest teraz najważniejsze. 10 technologia. Mamy fokus na admin pointy, mamy plus 3 Nikolasa Kopernika, mamy króla Augusta IV Jagiellona, który jest 2-3-5. Mamy wszelkie rzeczy potrzebne, by móc sobie stworzyć naszą cudowną Rzeczpospolitą. No to co, spłacamy pożyczki. No i czekamy. No na ten moment to jest jedyne, co możemy zrobić. Spłacić pożyczki i czekać. Ewentualnie można byłoby sobie zrobić armię, taką fajną armię, przygotować jakiś fajny template, który tutaj byłby wykorzystywany. Byśmy te armię nazwali na przykład, no nie wiem, Husaria. Husaria na przykład. No i Husaria by się składała z 10 tysięcy chłopa, 10 tysięcy Husarii, coś takiego. Powiedzmy, o, Ingria powstała. Wiedziałem, że powstanie. I co, Litwa pójdzie tam, zmasakruje to? Może to zrobi. I powiedzmy 10 tysięcy dział. Tylko, że prawda jest taka, że ta armia tak średnio by działała, dlatego bym dał tutaj tak ze 14 tysięcy chłopa. No i to już wygląda ładnie. 34 tysiące jednostek. Gdybym miał 34 tysiące manpowera, to nawet mógłbym to zbudować. No i oczywiście, gdybym miał 620 golda, a nie mam. Ale jak tyle uzbieramy, to taką jedną armię chętnie bym tutaj zobaczył. Byśmy sobie ją zrobili i wtedy możemy ruszać na Danię. Ewentualnie możemy też ruszać na Danię tym, co mamy teraz, bo wątpię, żeby oni byli wielkim wyzwaniem. Przypominam, że przed chwilą wygrałem, co by nie mówili ludzie z komentarzy, wygrałem wojnę z Moskwą. Więc to jest już nie lada wyczyn. Moim zdaniem osiągnięcie godne prawdziwych mistrzów. Osiągnięcie godne prawdziwych mistrzów. No nic, zwiększania prędkość gry, bo tak jak mówię, ja bym chciał teraz wziąć 10 technologię administracyjną. Jeżeli ją wezmę, Commonwealth będzie gotowy. A jak Commonwealth będzie gotowy, to już będzie miło. Patrzcie. Osman wypowiedział wojnę Moskwie. No. Bardzo mi się to podoba. Jest to wojna, którą Osmanie na razie wygrywają. Ale mnie cieszy, że te dwa mocarstwa się wzajemnie będą teraz zjadać. Jezus, jak mnie to cieszy. Nawet nie wiecie, jak moje serce się raduje, bo naprawdę w przerwie między nagrywaniami siedziałem, obgryzałem paznokcie i się zastanawiałem, co będzie z tą Polską, a co jeśli przyjdzie Morawiecki? Co jeżeli skończą nam się miski, w których możemy jeść ryż? Co wtedy? No właśnie, co wtedy? Litwo.
Czy mogłabyś z łaski swojej, ja wiem, że proszę o wiele, ale czy mogłabyś z łaski swojej zmasakrować tych buntowników? A przetransportuję tam żołnierzy, po prostu przetransportuję tam żołnierzy i tyle, bo widzę, że wymagam zbyt dużo. Spłaćmy kolejną pożyczkę. A nie? Ile moment? Nie. Nie, nie mówcie nawet, nie. No nie. No nawróci. O mój bo, hatfu na nich. Patrzcie, protestanci się pojawili w moim kraju. To jest takie hatfu na nich, że to bardziej się nie da. Hatfu na nich. Jak tak można? Jest aż Psków upadł. A ja opłacałem ten fort. Opłacałem ten fort, rozumiesz to, Litwo? Opłacałem ten fort. Właśnie po to, żeby on nie wy... Wait. Co się dzieje? Co to za bunty? Litwo, przyszedłem tutaj walczyć ze swoimi buntownikami, a nie twoimi. Czy ty wyczuwasz, że powoli stajesz się częścią mojego kraju? Mam nadzieję, że nie o to chodzi. Mam nadzieję, że tutaj stabilność mimo wszystko istnieje. Stabilność przede wszystkim. Co to jeszcze za rewolucjoniści? Rewolucjoniści z Pskowa. No właśnie jestem w Pskowie. Co, nie zobaczyli mnie i gula im taka rośnie? Oni nie mogą wytrzymać. Taki typowy, sąsiad powstał, to co, ja nie powstanę? Ja też powstanę, podtrzymaj moje piwo. No i chcą tutaj rewolucję zrobić. No dobra, czekamy. Potrzebuję 600 admin pointów i wtedy będę mógł przejść sobie na 10. Technologię administracyjną, no jedną decyzją robimy Commonwealth. A Commonwealth, już, o Jezus, Commonwealth będzie, będę słabszy. Wam od razu to zaznaczam, będę słabszy niż byłem. Będę słabszy niż byłem, głównie za sprawą tego, że no niestety, ale ja... Przy dużych krajach zacząłem się gubić, to raz. Znaczy przy małych krajach też się gubię. Ogólnie nie umiem grać w Europkę, to raczej nie jest tajemnica, to większość ludzi wie. Ale, co gorsza, nie będę miał bota, który będzie za mnie zajmował się chociażby buntownikami. I jak wiecie, tutaj już pojawiają się pierwsze problemy i zgrzyty, bo ja nie lubię zajmować się buntownikami. Osmanie, jak tam wasza wojna? Wygrywacie. No i bardzo dobrze, weźcie, oplujcie tę Moskwę. Trochę się cykam, że oni tu zeżrą za chwilę pół Moskwy i tyle będzie z tego mojego wielkiego cieszenia się, ale no, zobaczymy. Co to za religious turmoil? Naprawdę religious turmoil? Czy ja muszę zacząć nawracać religię tutaj w moim kraju? Nie, bo nie mogę. No nie mogę, no i odpowiedź sama przyszła, tak? Czy mam nawracać religię? Nie, bo nie mogę. Proste, no. Ale jakież to proste. Jakież to proste, podobnie jak branie pożyczek. Bierzesz pożyczkę, potem nie masz jakiej spłacić, to co robisz? Nic nie robisz, no po prostu mówisz, że oddasz kiedy indziej. Czy to nie jest wspaniała mechanika? Moim zdaniem jest. No moim zdaniem jest. Dobra, chyba zbliżamy się do tego punktu krytycznego. Moment krytyczny, punkt zapalny normalnie. Szkoda, że nie mam jeszcze kolonializmu. Bym wprowadził taki kolonializm. Cholipka, jakbym wziął... Wiecie co? Ja wiem, niektórzy z was powiedzą, że jestem szalony. Jesteś szalony, niedźwiedziu. You are crazy man. Jak Crazy Frog, ale my to spłacimy, a kolonializm wprowadzony obniża nam koszta, które teraz... Jezus, jak miło, jak cudownie, jak cudownie. Jeszcze tutaj 10 dyplomatyczną i teraz tak, decyzja. Na mocy danej mi przez Bólnego Niedźwiedzia ogłaszam, co następuje. Rzeczpospolita Obojga Narodów powstaje. No jest, cudowny Commonwealth. I ta Moskwa tutaj odcięta w jednej prowincji Luki. No, miło, fajnie, przyjemnie. Można byłoby też tutaj kilka rzeczy wprowadzić. Missionary Strength, to może nie. Tolerancja heretyków, okej, to brzmi dobrze. I w sumie tyle. Nic więcej na razie tutaj bym nie robił. Przy okazji też chyba będę mógł zrealizować zadanie Commonwealth. I dostaniemy klejmy na Słowację, na Transdabię i Afold. Okej, fajnie, fajnie. Unia z Węgrami. Fajnie byłoby mieć Unię z Węgrami, ale no mało prawdopodobnym jest, że to się wydarzy, bo są tak jakby trochę w Unii z Austrią, która jest moim sojusznikiem. No ale. Pomarzyć wolno, pomarzyć wolno. Jak tam nasz przychód? Wskoczył, zmalał. Zmalał trochę, bo też moja armia się powiększyła, prawda? No trochę się powiększyła. No to jest ten moment, w którym my musimy tu przede wszystkim teraz porozstawiać sobie żołnierzy i zobaczyć, co my tu mamy w zasadzie, bo ja nie wiem. Mamy tutaj głupie rozmieszczenie fortów, mega głupie rozmieszczenie fortów. Ja bym tak, skasowałbym fort w Inflantach. On mi nie jest do niczego potrzebny, na pewno nie jest mi potrzebny do szczęścia. Ja bym go skasował w piździet. Bym rozmieścił te forty zupełnie inaczej. O Jezu, zupełnie inaczej. Tutaj przy granicy. W Smoleńsku jest dobry fort.
W Pskowie jest dobry fort, bo go zdobyliśmy i on blokuje przejście tutaj dalej, więc to jest okej, ale tutaj nam brakuje fortu, tutaj gdzieś pomiędzy, tutaj w Moryżu i coś w tym stylu. No tu ogólnie potrzebujemy potężnych, mocarnych fortów. No i nowej idei, bo mamy tamte już dwie wymaksowane. I nową ideą będzie Quantity Ideas, nie ma, że nie. Quantity Ideas i od razu regeneracja manpowera. Się nie będę cackał, spłacam jak jedną pożyczkę. Trochę ich mamy, ale to spokojnie, spokojnie. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra, teraz niech te armie się zjednoczą w jednym punkcie. No i z tego co widzę, mocarnie ich tutaj mamy. Fajnie. Przyjemnie. Ideę mamy dalej polskie, a nie jakieś commonwealthowe, więc to też cieszy. Dyscyplinę plus 5% możemy zyskać, jeżeli wymaksujemy kolejną ideę, czyli quantity. To też będzie fajne. Także morale armii plus 15%. O, Jezus! Jezus, dobra rzecz, Jezus, jak dobra rzecz, widzieliście, co się stało? Właśnie monopol ponownie się pojawił, a to nie koniec, bo tutaj jeszcze, o właśnie, jeszcze na wełnie monopolik. I teraz dzięki temu mogę spłacić kolejne pożyczki. Spłaćmy, 5 pożyczek. No i przychód od razu wzrósł. Jak miło, no. Czego chcieć więcej? Co tam się dzieje, Osmanie? Dalej walczycie? Tak, dalej walczycie. No i miło. Dajcie to jakiegoś dobrego doradcę. Ja bym chętnie już powoli przygotowywał się do uderzenia na Danię. Oni mają sobie już tylko z East Frisią i Oldenburgiem. Są słabi, niegodni zaszczytu dowodzenia armią. Moim zdaniem to jest ten moment. Zdecydowanie. Poza faktem, że niestety, ale chcą mi zabrać dukaty. Czy was pogrzało? Chcą, żeby moje wielkie projekty były tańsze o 25%, ale czy ja wyglądam jak człowiek, który interesuje się jakąś mechaniką wielkich projektów? Co ja nie mam na co pieniędzy przeznaczać? Czy was pogrzało? Czy wy naprawdę wierzycie, że 2,5 tysiąca wydam, żeby mieć więcej merchantów? No, znaczy, no to byłoby akurat fajne, ale... Ale czy was naprawdę... Nie, no chyba nie. W Newie możecie unrest sobie zwiększyć, ale nic poza tym. Dużo tych mamy teraz. State'ów do stworzenia. Trzeba je potworzyć wszędzie. Mamy dużo state'ów. Oj, dużo state'ów, panie. Dużo state'ów. Ale na szczęście nie muszę ich korwać po raz drugi. I to dobrze. To dobrze, że nie muszę ich korwać po raz drugi. Problem w tym, że governing capacity już osiągnął tutaj limit, więc no to nie jest najlepsze. Ale przychód na poziomie 22 dukaty. No, to się rozumie. Ten governing capacity trzeba byłoby jakoś zwiększyć. No bo bez tego to Lipton. A jak mogę go zwiększyć? Nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę. Mogę za to Nowogrodzian dodać do mojej grupy kultur akceptowanych. Bo potrzebujemy i Szwedów. Szwedów też. Bo oni są w handlu bałtyckim, z którego ja zamierzam ciągnąć spore przychody niebawem. Oj tak, zamierzam z tego handlu bardzo dużo pieniędzy brać. No dobra, Danio, było fajnie. Pozwól, że przetransportuję tutaj część moich żołnierzy do ciebie. Ustawię część żołnierzy w Gdańsku. Więc tutaj wszyscy na drugi brzeg, proszę, na drugi brzeg. I będziemy walczyć. Raczej to nie będzie trudna walka. Po tym, jak pokonałem Moskwę, zaznaczę to raz jeszcze. Nie są to jakieś moje widzimisie, ale naprawdę pokonałem Moskwę. I jeżeli ktoś twierdzi inaczej, jeżeli ktoś twierdzi, że to się nie wydarzyło, to kłamie, jest wierutnym kłamcą. I nie docenia moich wspaniałych umiejętności wojskowych, tak? Które doprowadziły Polskę do takiego wspaniałego rozwoju. No ja bym chciał w takiej Polsce żyć. No może bez tego fragmentu, bo to bieda i nędza, ale podobnej Polsce chciałbym żyć. Dajcie mi tutaj te armię. Aż mi się trus skończył z Moskwą. Szybko w sumie. Albo to tak szybko ten czas zapierdziela. Czy Osmanie wygrali tę wojnę? Chyba wygrali i zebrali część Ryazania. Chwila, jak mi się skończył trus z Moskwą, to może to jest ten moment, żeby... Nie no. Miałem plan, by zaatakować Danię, więc trzeba się go trzymać. Trzeba się go trzymać i wykorzystywać tę mechanikę fejworków. Ja bym wykorzystał tę mechanikę fejworków, żeby oni dali mi tutaj troszkę żołnierzy. Wy z kolei, co wy mi możecie dać, Bohimio? Co ty możesz mi dać? Dukaty? Daj mi dukaty w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ostrów chce się podlić, żeby Warszawa była lepsza. No i mi się to podoba. Komu się to nie podobało? Grunt, że Warszawa jest duża i potężna. Warszawiacy, cieszcie się. Dobra, przetransportować tam drugich żołnierzy. Dodatkowo spłaciłbym te wszystkie pożyczki, które tutaj jeszcze mamy. A mamy całkiem... ja tych pożyczek mam. Dwie! No to spłać je, kurczę! Dwie pożyczki to jest praktycznie nic. Ci tam mają jakieś problemy niby ze swoimi pretendentami na Gotlandii, ale to akurat mnie średnio interesuje.
Najbardziej to mnie interesuje, gdzie ja tutaj mogę armię upchnąć w tym momencie. Bo widzę, że no niestety nie za fajnie tutaj jest. No nic, to co? Zaczynamy. O, artyleria koszt minus 10%. O, Jezus, tak jakby gra mi mówiła, idź podbij Danię. I wiecie co? Ja to zrobię. Ja to naprawdę zrobię. Kto to tam ze mną sobie już ryga? O, zawołałem obu. Zawołałem. Chwila, ja nie mam casus belli? Jak to nie mam casus belli? Budować spy network natychmiast. Co tu się dzieje? Dlaczego casus belli nie mam? I dlaczego nie wykorzystujemy claimów na Rosję? Ola Boga, czemu tutaj labogi nie sklejmowaliśmy? Ola Boga, Ladoga. Proszę mi to sklejmować. I proszę sklejmować tutaj, nie wiem, Nowogród. Oj, Nowogród koniecznie. Na Nowogród koniecznie, bo on taki drogi będzie. Tyle rzew trzeba sklejmować. Te wszystkie takie najbardziej wydewowane prowincje trzeba sklejmować. Koniecznie. Koniecznie. Wołoszczyzna dalej istnieje? Wszyscy te Wołoszczyzny atakowali podczas swego istnienia. Naprawdę, już każdy jeden naród te Wołoszczyzny atakował i ona wciąż istnieje. Austria, Węgry, Osmanie. Nawet chyba widziałem Moskwa raz zaatakowała. Ona dalej stoi twardo. Takie, nie? Bo ja mam sojusz z Bizancjum. I mnie nie ruszą. A Bizancjum jest narodes. Więc no, chwała Bizancjum. Chwała Bizancjum. Zawsze można, wiecie, zwasalizować to Bizancjum i oddawać im Kory. To by było dopiero. Chwila, ja mam kozaków u siebie? O tak, zapomniałem, kozacy. Jezus Maria, kozacy. Kozacy. No nie. Co możecie mi dać? Możecie mi coś dać? Z tego co widzę, Special Unit Force Limit plus 2,5. No fajnie, a coś poza tym? Coś jakieś gówno tradycje macie. Land Leader Shock plus 1. No i to wszystko? Jezus, kozacy. Nie, tacy kozacy ci kozacy. Weźmy tutaj Summon Diet. Zróbmy, żeby kozacy nas lubili może. Czego wy chcecie? Chcą dwa przywileje. No chyba nie. No chyba nie. Kaluga. Chcą, żeby jedna z tych prowincji była u nas. To jest do zrobienia, ale w Rawie chcą kościół, to jest lepsze. To jest lepsze, że oni w Rawie chcą kościół. Dawać mi tutaj więcej ziem. Więcej ziem i kościół w Rawie trzeba zbudować. Ale to za chwilę może. Chociaż w sumie póki pamiętam, to zbuduję. Póki pamiętam, bo potem zapomnę, wiecie? To co? Gdzie te kościoły? Tutaj jest. Rawa. Rawa, to jest Rawa. Proszę mi tutaj zbudować kościół. Fajnie. I za chwilę spłacimy pożyczkę. No nic, klejmować, panowie. Nie stoimy, klejmujemy. Nie stoimy, klejmujemy. Klejmujemy Danię. Musimy tutaj całą północ zabezpieczyć, zanim ruszymy na Moskwę. Oj, ale ja tę Moskwę będę zjadał, ja wam to gwarantuję. Ja tę Moskwę tak będę zjadał, jak tutaj tylko tę linię fortów skończę budować, bo mój plan zakłada, że tutaj będzie taka piękna linia fortów nie do ruszenia. I jak my już te linie fortów będziemy mieli, to jak w nich wpierdzielę się, to nie będzie zmiły. Poza tym, ewentualnie bym jeszcze sprawdził jedną rzecz. Nie, żaden z nich nigdy mi w tej wojnie nie pomoże. To jest to najgorsze właśnie, że oni mi nigdy w tej wojnie nie pomogą, więc ja ich mogę wołać tylko od wojny z Danią. Oni mi sami te wojny z Danią wygrają. Taka prawda. No nic, ale ten claim powoli się robi. Kurczę, że też nie miałem claimu. Jak to się w ogóle wydarzyło się? Jak to się wydarzyło się, w ogóle się wydarzyło się? Jak to się wydarzyło się, w ogóle wydarzyło się? No nie wiem. Mamy reformę. Mogę zintegrować sejmiki. Mogę legislatywę sejm zrobić. Fajne. Nie mogę States General, to jest smutne. Fajnie by było mieć, ale nie mogę. Mogę... To sprawi, że moi królowie będą plus jeden mieli. Fajne. Zawsze będą mieli plus jeden przynajmniej. Nie będą nigdy na poziomie zero. General Estates, no to nie. To wszystko są syfy, wiecie? To tutaj to są syfy. To, co daje nam maksymalny absolutyzm, to byłoby fajne w przyszłości, ale szczerze mi się wydaje, że na ten moment najbardziej to się opłaca zrobić to po prostu. No to jest nasze, polskie. Polskie nasze to jest. Nasze plus jeden dla wszystkich naszych, kurczę... no, przywódców zawsze. To fajne. Fajne takie, fajne, że Sejm będzie rządził. Co złego może z tego wyniknąć, prawda? Też sądzę, że niewiele. No co złego może się stać? Czy spłaciłem już te pożyczki? Nie, no to spłać tę ostatnią pożyczkę, kolego. No jestem czysty, wolny. Nie mam żadnych kredytów, rozumiecie to? Rozumiecie, tak się żyje, frankowicze. Żadnych kredytów, nic, wolny człowiek. Wolny człowiek, naprawdę wolny, bo nie mam nawet samochodu. Co się dzieje? Commonwealth may now choose position on the Council of Trent. Council of Trent. Patrzcie. Co tu się dzieje? Council of Trent. Gdzie to jest? Mi się wydawało, że to jest tutaj na zakładce tych elektorów, a to nie. To jest w papasy? To jest w papasy, patrzcie. Jest w papasy, a to jest coś nowego. I co my tu możemy? Jedni chcą... Consolitary Measures, drudzy chcą
Harsh Measures. Okej. Okay. I co my tu mamy? Institution Spread, Tolerancja Heretyków, National Manpower Modifier, fajnie, Sola Fight. Okej. Okay. Fajnie, a jakbym był papal kontrolem, to bym co jeszcze mógł zrobić? Tolerancja Heretyków, dalej mamy Institution Spread in True Faith Provinces. Ej, to fajna rzecz, jest 30%. Opinia Heretyków, no i katoliczny mistycyzm, to taka Polska. Ej, to tutaj to wybrali, to fajne jest. To co, to my idziemy chyba tutaj. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie, chwila! Oni chcą właśnie to gówno. Oni chcą gówno. To ci są lepsi chyba. A nie. Ci są gorsi, ci chcą plus 2, a ci chcą minus 5. A, bo ci nie chcą nawracać, a ci chcą nawracać. Jaki syf! Chwila! Ostro, ty nie chcesz nawracać ich? Jak to? Trzeba traktować ich surowo. Surowo trzeba traktować. Surowo trzeba traktować. Misjonary Strength i przeciwko renesansowi trzeba się opierać. Harsh! Harsh treatment! Wczytałem się i mnie to normalnie zgięło w pół. Człowiek myślał, że tutaj takie fajne rzeczy teraz zrobili, a to gówno. Dajcie mi klemę na lund. No, dobra. Ty, dyplomato. Nie ty. Ty tam zostań, będziesz mi robił siatkę szpiegowską. To właśnie on będzie zamawiał tam te forty z karton gipsu, tak jak w tym zrobili. Jak zrobili w Litwie. Bohimio. Pora na wojnę. Dobrze, to teraz tak. Jedna armia idzie tu, druga armia idzie tu. A wy se tutaj pobiegacie, coś tam porobicie. Wy możecie tutaj też przejść w sumie. Jak was przepuszczą oczywiście. Ktoś w końcu was przepuści. Coś tak ufam. No bo oni będą chcieli tu do mnie przyjść, na pewno. I gwarantuję wam, że tu przyjdą. Aachen chce sojusz. Spierdzielaj, Aachen. Nie mam na to czasu. Kontrreformacja. Ja bym wprowadził kontrreformację. To będzie technology cost, ale jak zmasakruję ich, no nic. Po prostu. Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby oni tutaj u mnie byli. Oni się tu rozprzestrzeniają już w Santoku są. Ja bym ich stamtąd wybił. Wszystkich. Wszystkich bym wybił stamtąd. Nie będą mnie denerwować, frajerzy. Weźcie kontrreformację. Od razu, co to? Kontrreformacja i nawracać gówno. Wszystko nawracać. Cholerne ścierwa tutaj. Nie będą mi wierzyć w innego Boga niż Jezuska. Wszystko nawrócić. No, tak się właśnie żyje. Tak się właśnie żyje. Proszę tam zdobyć lund. My przede wszystkim walczymy tutaj o Szwecję i całą górę. Więc będzie fajnie, będzie śmiesznie. W sumie nie byłbym tam Norwegię zabrać w tej wojnie. Też jest możliwe. Naprawdę, paradoksalnie to jest możliwe. Jak tam, dostajesz już prawo przemarszu? Bo mi nie dadzą, nie daliście. A, czyli jesteś zablokowani. Dobra, tak, wy jesteście zablokowani. Ja tam nie wnikam. Idziemy na górę. Idziemy na górę. W takim razie. Kto tam zginął? To znowu mi koleś od militarnych zginął. Jak to się dzieje, że zawsze jak wybucha wojna, koleś, który jest doradcą militarnym, umiera. Tak jakby on chciał nam przekazać, że my nie jesteśmy gotowi do tej wojny. Nasz naród nie jest gotowy, by walczyć. Królu, nie słucham cię. Królu, nie słucham cię. Czy oni idą do lundu? Tak, ale to są w pierdzie. Patrzcie, co się tutaj wydarzy. Patrzcie, co się tutaj wydarzy. Po co oni to zrobili? Po co? W sensie, Danio, podaj mi 5 powodów, dlaczego to zrobiłaś. Poza tym, że Lund jest casus belli, no. Dlaczego, Danio? Tyle możliwości miałaś, żeby tego nie robić na przykład. O, przeszli. Dobra, już mamy prawo przemarszu. Czechy tutaj załatwiły. O, już Czechy nam załatwiły prawo przemarszu. Już oni tam sobie znaleźli drogę. To miłe. To miłe z ich strony, naprawdę. Szanuję takich Czechów. Chodźmy tutaj w prawo. O, patrzcie, oni znowu idą. Chodźcie. I mają kudeczkę. Boże, będziemy to powtarzać, dopóki będziecie mieli jakąś armię. I znowu. Pyk. I husaria rozjeżdża. O nie. Co się dzieje? Włoszczyzna i Bizancjum. Odpowiem oczywiście. Odpowiem na wyzwanie. Skoro Austria wzywa do 50. wojny z Włoszczyzną, to ja muszę odpowiedzieć. Wierzę, że tym razem uda nam się podbić tę Włoszczyznę. Oni tym razem upadną. Co jest? Czemu mam czarną... Co się dzieje? Czemu mam czarną flagę? Halo? Kto mi zabrał prawo przemarszu, kiedy tam przechodziłem? Co się wydarzyło? Bohimio, jak ty się dogadałaś teraz tutaj? Nie dogadałaś się. A, bo ja teraz... Bo dołączyłem do wojny i po stronie cesarza i teraz mam prawo po całym imperium. Okej, okay, dobra, rozumiem. Czekaj, wróćcie na chwilę. Halo, wracać do Santoka. No już, dobrze. I teraz wracaj tam. Bez sensu mechanika, no ale jest jak jest. O, wrócili, patrzcie. Nasi koledzy z lundu. Hej! I tak, repeat. Zmasakruj, opluj, repeat. Zmasakruj, opluj, repeat. Co te Czechy robią?
One tak jakby chciały, ale nie mogą się dostać do tych... Co wy robicie? Czy mam wam po prostu zmasakrować tych typów, żeby się przeszli? Ja wam zmasakruję tych typów, dobra? Proszę. Przejdziecie teraz? Oni chyba udają, że są w tej wojnie. Marek, weź się, porusz się. Porusz się, żeby nie zdał sobie sprawy, że tak naprawdę to pić na wodę fotomontaż. Nie no, ruszyli. Tylko ci buntownicy ich jakoś blokowali. Mieli zagwozdkę z nimi. Nie wiedzieli, jak się zachować. Nie wnikam. Mam dużo hajsu, w sumie. Zaraz będę mógł zrekrutować sobie moją armię husarii. To będzie super. Będzie super. Tutaj jeszcze ten fort upadnijmy. O, ktoś nam się przeteleportował. Kto to widział? Takie teleportacje. No nie wiesz. Musicie na chwilę zapomnieć o tym, że... tutaj pomagałem wam oblegać Danię, drogie Pepiki, bo mam problem. Otóż jakiś August debil poniatowski stwierdził, że chce rządzić moim krajem i ja muszę powstrzymać to nim tragedia się wydarzy. Nim tragedia się wydarzy. Jakiś władca może tutaj w mojej armii? Jakiś ktoś tutaj? Może właśnie sam król niech pociśnie tego swojego. Dobra, okej, okay, jest nadzieja. Gdzie jest ten hełm? Gdzie jest to Holm, przepraszam, Holm. Gdzie jest ta prowincja Holm? Gdzie to w ogóle jest? Holm. Holm. To jest Holm. Idź tam. Idź tam i zmasakruj. Coś, nie wiem, jakiś koleś, który się w Rosji urodził. Czemu tam akurat? Takim rosyjscy separatyści. Szanowny panie królu Polski, takie ubrania można kupić w każdym sklepie sportowym, prawda? Coś w ten deseń tutaj chyba mamy teraz. Taka to sytuacja. Sztokholm zdobyli. Szybko go zdobyli. Potrzebuje tu jakichś fortów. Naprawdę. Chociaż z drugiej strony... Czy ja potrzebuję tych fortów? Zadajmy sobie to pytanie, bo jak się tak zastanowić... Macie już prawo przemarszu przez Moskwę? Nie macie. Okej, okay, czyli tutaj się bawimy. No bo jak się tak zastanowić, to w zasadzie... To... ja tutaj już z nikim walczył nie będę po tej wojnie. Jak zmasakruję teraz... O, patrzcie, to nasi koledzy z lądu wrócili, tylko są w innej prowincji. To czekajcie, czekajcie, mam pomysł. Halo? Halo? Czy Włoszczyzna żyje dalej? Jak to się dzieje? Oni przychodzą ją grabić, czy co? Czemu po prostu jej nie zjecie? Co się dzieje? Patrzcie na mnie, tak się zjada właśnie kraj. No, podbijasz, zabijasz, tyle. Nie było typa. Był typ, nie ma typa. No i tyle. Jezus, 41% mamy war score'a. Mieliśmy przez chwilę. Co tu się dzieje? Jak mocno oni dostają w pierdziel? Oj, mocno, mocno. Wygrałem z tymi pretendentami? No tak średnio bym powiedział. Szczerze, tak średnio bym powiedział. East Frisia chce się poddać, ja się tam zgodzę oczywiście. Nie będę ich tutaj trzymał w niepewności. Tutaj mamy ahead of time, więc ja bym też zainwestował sobie w kolejną ideę quantity. Oj, super, jesteśmy o krok bliżej do kolejnego plus 5% dyscypliny. Znaczy, nie kolejnego, bo tamto 5% co mieliśmy kiedyś to pewnie już zniknęło dawno. Zostało istnieć. Weźcie dogońcie tych pretendentów, nim oni się tam rozprzestrzenią i złożą jaja jakieś. A wy idźcie tu, na górę. Tutaj. Ale ten fort w Blekingen jest jakiś wytrzymały. Oldenburg chce się poddać. Proszę bardzo, no ja się zgadzam. Nie jestem mściwym człowiekiem. Nie jestem mściwym człowiekiem. Dobra. Zmasakrowani, zmasakrowani. Dobra, możemy wrócić tutaj w takim razie Pepiki. Na czym to my skończyliśmy? A no tak, Holsztyn, moja armia, wasza dupa. Okej. Okay. Znaczy, do Danii to teraz mówiłem. Nie do was, Pepiki, kole. Kochane Pepiki, to nie było do was. Wy jesteście dobrym sojusznikiem. Wy jesteście dobrym, kochanym sojusznikiem, który pomaga mi w wojnie. By the way, no ten fort jest naprawdę jakiś taki niezniszczalny. Wam powiem. O, kozacy chcą lojalności. Co oni jeszcze? No dobra, niech będzie. Lojalność kozaków zawsze się przydaje. Nie brałbym na razie technologii administracyjnej, chociaż widzę, że zbliżamy się do limitu punktów. To trochę boli. Trochę boli. Tak wam powiem, trochę to boli. No trochę boli, 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 boli. Boli, boli. Boli, boli, Bożenko, jak mogłaś to zrobić z cyganem? To jest chyba czas na to, żeby zbudować sobie tę nową armię husarii. Bo chyba nas już stać, prawda? Halo, husario, możemy cię zrekrutować? Oba? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Ale ta konstrukcja będzie ponad moim force limit. O ile? O ile? O dużo. O dużo. Trzeba troszeczkę zmniejszyć w takim razie tę armię. Trzeba tę armię zmniejszyć. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Husaria 2. Husaria 2. Zrobimy tak. Tutaj 10 tego, 10 tego, 5 tego powiedzmy. Niech będzie. Husaria 2.
No, prawie wyliczone. Zabrakło jednego, ale to... No nie, no mamy limit punktów administracyjnych, tak być nie będzie. Coś trzeba zrobić w tym temacie. Tylko co? Może coś zbufujemy? Pod względem base taxu? Czy coś? Może Malbork? Już zapomniałem, że tam mieszkali ci... Już zapomniałem, że mieszkali tam krzyżacy. Można byłoby w sumie im wybaczyć i dać lepsze jakieś tam korzyści majątkowe. Damy tutaj encourage development, żeby nie przepłacać oczywiście na Niemca. I teraz pyk, 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 powiedzmy i pyk. No, bo farmlandy tutaj są, wiecie, to też jest mniejszy koszt korowania. Znaczy nie korowania, tylko dewowania. Dlatego wybrałem te prowincje między innymi. Czy oni tu mają pretendentów, którzy mnie biją? Tak, oni tu mają pretendentów, którzy biją moje armie. W tym kraju jest taki syf, takie zadymy, że ja nawet nie wiem, co tam się dzieje. Zwiększę prędkość gry na piątkę, bo nie widzę tego jakoś, wiecie? Jakoś tego nie widzę. Zmasakrujmy tych pretendentów, odbijmy lund przede wszystkim, bo to jest nasz casus belli, oni go trzymają. Cholerni. Cholerni, wiecie, ile tam trupów duńskich się znajduje? A wy się zachowujecie, jakby to było nic. O, misję wykonałem jakąś. Jaka to misja? Zgromadź armię. Fajna misja. Niech będzie. Zgadzam się. Ale też misję, żeby zbudować polską flotę. Musiałbym mieć przynajmniej... chwila. Gdańsk musiałby mieć po prostu dok. Ej, to jest do zrobienia. Mogę zbudować dok w Gdańsku. Chwila, moment. Zbuduj dok w Gdańsku. Proszę. Dok w Gdańsku i będziemy mogli zrobić szwedzki potop, tylko na drugą stronę. To jest takie... Ciekawe, jak się ci Szwedzi, którzy robili tę grę, czuli, robiąc taką opcję, że można zrobić szwedzki potop na Polskę. Znaczy, w sensie na odwrót, polski potop na Szwecję. Jak oni się czuli, znając historię? Taki pewnie jakiś niesmak mieli w ustach, robiąc to. Pewno. Weźmy tych pretendentów, im zabijmy, bo też przykro na to patrzeć, że oni mają takie problemy. O, patrzcie, kto to wrócił do lundu! Kto to wrócił tutaj? No i poszli sobie gdzieś w siną dal. Tutaj, to bym jeszcze zdobył. To bym zdobył. Dobra. Pesanci chcą gdzieś powstać, ale to po prostu ich opłacę. Jak tam jesteśmy już możliwi? Możemy wziąć, dobra. No to bierzemy technologię 10. 10. technologia i teraz tak. Holsztyn odbijamy. Blekingen upadło, więc też tutaj można sobie już bawić się dalej. W zdobywanie kolejnych fortów. Ogólnie to bym zobaczył, co ta Dania mi odda, bo to też nie jest jeszcze takie pewne co do tego, co oni tutaj mogą mi dać. Ja bym zabrał przede wszystkim Szwecję całą, bo ona już tak naprawdę należy do mnie. Zabrałbym im to, zabrałbym im tutaj kawałek Norwegii, ale przede wszystkim całą Szwecję, nie ma lipy, że nie, calutką, dosłownie. Widzę, że zabranie całej Szwecji to będzie full. Dobra, no to oblegamy w takim razie. To oblegamy. Idź tutaj, oblegaj, będziesz oblegał. Oblegaj. Oblegajcie to tam sobie sami. Oblegajcie, dacie radę. Wy w międzyczasie tych pretendentów tutaj ich ciśnijcie. Będzie dobrze. O, conversion successful nawet na dodatek. Kurczę, jak miło. Ale jak miło. Dobrze, że wziąłem tę kontrreformację. Mogę w końcu być jedynej słusznej wiary. Katolicy. I przy okazji w papasy też można tutaj się pobawić. Co my tutaj w końcu wprowadziliśmy? Institution spread, tolerancja heretyków, national manpower modifier, okej. I opinion heretyków. Kurczę, to tylko ja wprowadziłem ten... Tylko ja wprowadziłem tę kontrreformację. Wszyscy się kochają z tymi frajerami. Tak to wygląda trochę. No nic, to jest jak jest. To może zwiększymy sobie national tax modifier. Fajnie. Royal Marriage z Austrią zawsze mnie cieszy. Zawsze. Zawsze cieszy mnie, że to widzę. Alleluja, misjonary strength plus 2. Kurczę. Dobra rzecz. Miło, że też ten Mikołaj Kopernik tyle żyje. Ciekawe, czy on umiera tak, jak umarł w tym... W prawdziwości, że tak powiem. W sensie, że jeżeli w prawdziwości umarł w wieku 80 lat, dajmy na to, to tutaj też tak umrze. To byłoby dobre. Gdyby ci historycznie umierali w takim wieku, w jakim umarli naprawdę. No. Dla mnie byłoby dobre, bo to by znaczyło, że ten Kopernik jeszcze trochę chyba pożyje. Chociaż nie wiem, w jakim wieku on umarł. Trzeba byłoby to wygooglować jakoś. Co się dzieje? A, tutaj moja armia sobie stoi i umiera. Weźcie tam, podzielcie ją na dwa mniejsze oddziały. Aby tutaj dalej zdobywać. Nie ma, że nie. No i czemu lund jeszcze nie jest nasz? Wieczny lund, kurczę. Niezdobyty. Którędy wy się tutaj się dostali? Halo? Powstrzymać ich. No i dziękuję.
Ładnie. Idziemy dalej. Ładnie. Stać w tym lundzie. Stać w tym lundzie. Trzymać to. Trzymać to w tym lundzie, bo widzę, że jest tragedia. Ale ja szybko teraz nawracam. Matko bosko. Będę monokulturowy i monoreligijny. Dobrze. Diplomatic power mogę spalić. Jeszcze jakby mi się udało, tak wam powiem. O właśnie, ten fort zdobyć. O, to byłoby miłe. Idźcie tam masakrować, podbijajcie co możecie. Dobrze. Szkoda, że nie mogę tej ich stolicy tutaj zabrać. To mnie też boli strasznie, bo no, blokuje ich flota mi dojście tam. A wracać dalej. Niby może i wziąłem kontrreformację z myślą o tych, o protestantach w moim kraju, ale więcej mam prawosławnych, więc trzeba się ich pozbyć. Ale ten napis katolik będzie potężny. O, już nie mogę doczekać, aż skończymy to nawracanie. Co będzie to? Ale pamiętajcie, nie na każdym skrzyżowaniu można nawracać. No, nieważne. Nie może, nieważne. Taki tam żarcik, w sensie uczy na prawo jazdy i takie żarty się mnie trzymają, takie nieśmieszne. Że nie od dziś, ale ogólnie. Blackinga jest moje, by the way? Tak, o dziwo tak. Nawet nie wiem, kiedy je zdobyłem. Czesi też chcieliby przejść przez te tutaj cieśninę, ale nie mogą. No wiedzą, że to grozi śmiercią. Przykra sprawa. Jakbyśmy mogli tam przejść, to już byłoby porobione to wszystko. A tak to jest jak jest. Jest jak jest. No, Danio. Może się dogadamy. Może zostawię tej Szwecji kawałek tortu. O, na przykład coś takiego. Bo szczerze powiedziawszy, już mi się nie chce w tej wojnie siedzieć. No, powiedzmy. Ja bym się coś takiego zgodził. Ale z drugiej strony, po co jak mogę zabrać więcej? Wystarczy chwilę poczekać. Bądź cierpliwy, niedźwiedziu, nie denerwuj się. Bądź cierpliwy, nie denerwuj się. I bądź cierpliwy, raz jeszcze powtórzmy. Bądź cierpliwy. Spokojnie. Tutaj pójdziemy na Jetmland. Dobra. Fajnie. Wy w sumie moglibyście... Mamy tu jakieś prawo przemarszu? Nie mamy. Brakuje mi tu jednej takiej armii, która by jeszcze biegała i oblegała. No Szwedzi, znaczy nie Szwedzi, tylko ci. Pepiki tutaj takie są niby, ale... Coś im nie wychodzi. Tak niby to robię, ale nie do końca. O, przy okazji możemy Quantity Ideas rozwijać. Jezus, jak mi dobrze idzie w tym podejściu. Ja naprawdę siebie nie poznaję. Normalnie mój kraj jest potężny w każdym w sumie sensie. I ekonomicznym, i militarnym, no w każdym. Dopóki nie przyjdzie Osman i mnie nie zje. Ale na razie jestem naprawdę potężny. Ja jestem mega szczęśliwy. O, i redukcję inflacji możemy sobie wziąć. Mamy National Bank i plus 2 stabilności w tym momencie. I hajsu, mnóstwo hajsu. Można byłoby przeznaczyć na rozwój na przykład, no nie wiem, tutaj w Krakowie. Można byłoby rozwinąć, to sobie można było rozwinąć. Tylko nie możemy to zrobić podczas wojny. Ale normalnie to bym to zrobił. Jeszcze pisanci powstali w prowincji, oczywiście, która jest na mój casus belli. Ze wszystkich prowincji, jakie mogli wybrać do powstania, powstali sobie tam. Dobra, i jak to wygląda, Danio? Porozmawiamy? Może jednak oddasz. Może jednak, co? Ja bym nie chciał pieniędzy od ciebie nawet. Tylko daj mi te prowincje, te szwedzkie prowincje tutaj głównie. Nie rozumiem. A jeszcze tutaj jest jedna prowincja szwedzka. A czy ja i tak tej Szwecji w jednej wojnie nie zjem teraz? Dobra to! Jak tak to ma wyglądać? Jak tak ma to wyglądać, to niech ci będzie na imię Wojtek. Ale to czekajcie, ale to nie ze Szwecją, tylko z tymi. Ja bym nie zabierał tego tutaj w takim razie. O, tak. Tylko ja bym to zrobił inaczej. Taktycznie. Trzeba taktycznie w takim razie. Coś takiego. Tutaj trzeba iść w tę stronę. Tu trzeba Norwegii kawałek. Kawałek tortu norweskiego. O. Coś takiego. Zgodzicie się? Minus jeden. No to daj mi miesiąc. Daj mi miesiąc i nie będziesz to zbierać. No. Już zaakceptowaliście porażkę? Dziękuję. To ja bym to zabrał właśnie. To bym zabrał. I na tym bym skończył. Znaczy... Tego nie potrzebuję, tego przejścia. Zamiast tego byście mi mogli dać Halland na przykład. O, dobra. Jestem zadowolony. Dziękuję za pomoc. Dziękuję tutaj za obecność. Ja to wszystko sobie skoruję oczywiście. A wy, no tutaj wracacie do mojego kraju, bo kolejna wojna to wojna z Moskwą. Numer dwa w zasadzie. Trzeba będzie Moskwę po raz kolejny pocisnąć i pokazać, gdzie jest ich miejsce. Mam za mało rywali. Jak to? Moim rywalem jest oczywiście Wielka Brytania, która mnie zrywalizowała imperialistycznie. Trzeba ją będzie też tutaj do porządku sprowadzić. Plus jeszcze jedna rzecz. W
Krakowie miałem mieć ten rozwinięty marketplace, prawda? Bo tutaj była ta misja. Właśnie. Co z tą misją? Gdzie jest to Polish Navy? Mamy dok zbudowany? Gdańsk. No jest mój. Ma dok i ma... Aha, musi mieć jeszcze shipyard i Grand Shipyard. Czy mogę tam zbudować Grand Shipyard? Albo Shipyard? Shipyard. Mogę w Gdańsku? Brakuje miejsca. Co tam jest postawione w Gdańsku, że tam brakuje miejsca? Potrzeba 20 developmentu. Da się to naprawić. Wystarczy być pyk. Pyk. I pyk. Teraz mogę tam zbudować shipyard. A proszę, proszę ja ciebie. Piękna stocznia gdańska. Powstaje właśnie. W przyszłości PO ją sprzeda. I co jeszcze? No jeszcze można by było... W zasadzie, zobaczymy, tam była ta misja, tak jak mówiłem. To jest ten Expand Kazimierz. I tutaj chodziło o to, żeby Kraków miał Center of Trade na poziomie 3. No to tutaj ja bym to rozwinął w takim razie. Ja bym to rozwinął. Aha, potrzebuję 25 developmentu. 25 developmentu. Mamy 20. No to bym to zrobił tak w takim razie. Ta stabilność weszła. Tutaj bym wprowadził w Małopolsce edykt, żeby dewowanie było tańsze. W taki sposób. Dodatkowo, pyk. Pyk. Dobrze. Mamy 22. 3. 4. 5. I... rozwijamy. No i super. I ostatnia faza będzie kosztowała nas ile? Nie, już jest na poziomie top. Już jest top level. Dobra, to już jest top level. Chwila. Expand Kazimierz. Super. Dostaniemy kolesia, który jest tańszy o 85%. To jest National Unrest. On byłby idealny zaraz po... To jest Polish Jewish, by the way. On byłby idealny zaraz po tym... zaraz po tym Mikołaju Koperniku. Jak on umrze, to od razu bierzemy tę misję i zastępujemy go tym typem. Brzmi dobrze. Brzmi genialnie. Brzmi cudownie wręcz. Dobra, podzielmy to. Fajnie. Za wiarę katolicką. Czy coś tam jeszcze mogę nawrócić? No ba. Czego ja nie mogę nawrócić? Mogę wszystko nawrócić. Wszystko będzie jednej wspaniałej wiary. Wiary katolickiej. No i co? Teraz robimy sobie jeszcze może z jedną armię, bo mi się wydaje, że mi się troszeczkę force limit zwiększył, choć pewności nie mam. Zobaczmy. Czy force limit mi się troszeczkę zwiększył? Nie, nie zwiększył mi się. Jakbym to wszystko tutaj jeszcze skorował i zestatował, to może by się zwiększył, ale tak czy jak skoro mam armię zrobioną, to trzeba zaatakować Moskwę. Lecz to przy okazji odcinka poprzedniego. Ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobał i że będzie pamiętali o jego skontowaniu i ocenieniu, no i o wbiciu 1444 łapek, by kolejny epizod się pojawił. A to moment, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa. Trzymajcie ciepło. No i cześć.